No, jak na mistrzynię Europy przystało, duża przewaga w tym biegu, no i kapitalny głos z trybun, kapitalny doping. Myślę, że to sprawiło przyjemność. Jak najbardziej. Naprawdę uwielbiam, jak jest tylu kibiców na stadionie. Tym bardziej wiem, że oni są tutaj głównie dla nas, dla Polaków i nas dopingują. To dodaje takiego dodatkowego kopa i być może dlatego też nie wytrzymałam ciśnienia do samego końca i poszłam po prostu mocno. Dopiero później gdzieś zaczęłam luzować. Może niepotrzebnie, ale tak to jest, jak startuje się, można powiedzieć, u siebie. Chce się wypaść jak najlepiej i mam nadzieję, że jutro tak samo będzie w finale. Drużynowe Mistrzostwa Europy to bardzo wyjątkowa impreza dla lekkoatlety, bo to przecież strasznie indywidualna dyscyplina sportu, a tu jednak trzeba myśleć też o tych punktach. Tak, no myślę, że to nas jeszcze bardziej motywuje. Być może presja jest troszeczkę, stres jest większy, ale myślę, że to taki bardziej pozytywny. I myślę, że każdy za wszelką cenę będzie chciał się tutaj pokazać z jak najlepszej strony, bo tak jak pan wspomniał, nie walczymy dla siebie, tylko walczymy dla drużyny i chciałoby się zwyciężyć w końcu tą klasyfikację generalną, tym bardziej u siebie. No właśnie, dużo się o tym złocie mówi przed. Tak, dużo się mówi, ale wiadomo, no to jest tylko sport, wpadki się niestety zdarzają, czasami nie mamy na to wpływu, ale wierzę w to, że jak każdy da tutaj z siebie 110%, to będzie dobrze.